Jo, cześć ludziska, słuchajcie, dzisiaj petarda garażowa, zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj petarda garażowa z racji tego, że nie mam blachy, to sobie porobię coś przy motocyklu. A mam parę rzeczy do zrobienia, między innymi właśnie nowy uchwyt założyć. O tak. I się za to wezmę, bo powoli będę to robił. Do tego będzie potrzebna tutaj wkrętareczka. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mam stary uchwyt zrobiony na nity i muszę to rozwiercić. Nie wiem, czy zrobię na nity nowy, czy zrobię na śrubki. Kupiłem takie tam za 95 zł chyba, czy tam 100 zł, nie, 109 zł. Taki uchwyt. Był najrozsądniejszy z tych wszystkich, no bo patrzyłem dedykowany ten uchwyt do tablicy, do Suzuki Bandit. To cena taka, wiecie, nienormalna, trochę 560 zł za coś podobnego jak to, no przecież to trzeba mieć najebane we łbie, nie? Żeby dać tyle za jakiś uchwyt. Słuchajcie, nie będę nagrywał tego jak to robię, bo to bez sensu, ale nagram już jak zrobię, mam nadzieję, i wam pokażę jak to wygląda. Później się wezmę za mycie łańcucha. Dobra, to strzałeczka do później. Godzina już dobra minęła. Nie mogłem odkręcić tego plastiku. A powiem wam dlaczego. No bo tam są takie śrubeczki na imbus. No i niestety tu imbus się skończył. No i widzicie co się stało ze śrubką, nie? Ozdobną. Ten bongo co przykręcał po prostu za mocno przykręcił i ten imbus obkręcił w koło i nie szło tego wykręcić. Na szczęście się udało. I jadę z tematem dalej. Dobrze, że nie słyszeliście tego co ja tutaj mówiłem w trakcie tej roboty, więc wyłączam kamerkę. No słuchajcie, jak widzicie, blaszysko już założone. Wcześniej miałem tak, że to było po prostu na stałe tutaj, no i gdzieś może było naprężenie i wiecie, pękło po trochu, pękło i tego. Teraz mam tu na śrubki, mogę sobie podnosić wyżej, niżej, więc zobaczymy jak tam tą rejestrację ustawię. Na rejestrację czekam do wtorku, powinienem we wtorek mieć, teraz rozumiecie, wezmę się za łańcuch. Oczywiście pogubiłem coś, nie? O, patrzcie, śrubkę, nakrętka, znaczy się. Coś jeszcze pogubiłem, imbusa gdzieś tu kurwa zgubiłem, nie? Ale to tam normalka. Teraz wezmę się za łańcuch. Muszę go wyczyścić, bo dawno nie był czyszczony, 1000 km zrobiłem. Oczywiście nafta musi być do tego, bo tylko tak myję. Pędzełek. I jedziemy z koksem, nie? Słuchajcie, powiem od razu, jak ktoś by zgubił rejestrację, to od razu trzeba się zgłosić na komisariat policji, zgłosić to. Ja miałem tak, że zgłosiłem to po 4 dniach, dopiero zauważyłem. Dodam jednak do tego, że jechaliśmy, ja z Porytem, ten filmik już chyba raczej, chyba nie wiem, czy już obejrzeliście, czy nie, ale byliśmy na urbexach, no i Poryty mi mówi, że mam luźną rejestrację, znaczy, że mam krzywą rejestrację, ja sobie myślę, masz chyba krzywy łeb, no i w ogóle się nie zatrzymałem. No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest krzywą rejestrację widział, ale to, że już ją zgubiłem, to nie zauważył. Więc śmierdzi mi tu amatorką i sabotażem. Dlatego uważajcie, z kim się kumplujecie. Co jeszcze chcę wam powiedzieć? Aha, dokończę co tam. Idziecie na posterunek, jak zgubicie. Mówię, ja byłem po 4 dniach. I ten, zgłosiłem to. Więc oni to odnotują. Dlaczego tak się robi? Dlatego, że ktokolwiek by tą rejestrację wziął, podniósł, założył do swojego motocykla i nawet głupie tankowanie. Co tam wiecie, jak to z tym tankowaniem jest. Niektórzy tam w ogóle nie zgłaszałem takich rzeczy, ale nawet takie głupie tankowanie i jesteście czyści, nie? Nikt wam nic nie zrobi, nie? Jak zgłosicie na policję. Poszedłem na policję, bardzo fajna policjantka była, w czarnych kudłach, która się dobrze zna na motocyklach, więc przypuszczam, że jeździ. Nie odpowiedziała mi na moje pytanie, bo to w sumie zazwyczaj policja zadaje pytania, nie my policjantom. Ale odniosłem wrażenie, że jeździ na motocyklach, była bardzo miła, grzeczna, ale przyszedł nam, pan policjant przeszkodził i po prostu temat się urwał. Dlatego tym bardziej byłem uszczęśliwiony,
zmartwiony i uszczęśliwiony jednocześnie. Więc powiem Wam szczerze, że koszt takiego załatwienia rejestracji, oczywiście mam załatwione to, wiecie co, taki tam facet, który się tym zajmuje, mi to załatwia, bo ja nie miałem czasu, musiałem iść do pracy, dlatego nie mam na to czasu. Załatwienie takiej tablicy kosztuje około 170 zł, czyli on jedzie do urzędu dwa razy, bo jedzie po zgłosić to i później jedzie odebrać tą rzecz, czyli tą rejestrację. No i dostajecie ją w rękę, bocujecie, tak jak tutaj akurat w tym przypadku już jest blacha. Tu Wam powiem tak, jak właśnie tak wcześniej mówiłem, 560 zł kosztuje oryginalna, taka oryginalna, no wiadomo, nie oryginalna, tylko blacha, która jest dedykowana, tuningowana do tego sprzętu. No i od razu mówię, że w życiu bym takiego czegoś nie kupił za tą cenę. Musiałbym mieć dobrze, kurwa, nasrane w łbie, żeby za 600 zł kupować prawie, no plus przesyłka oczywiście, no to prawie by tyle wyszło. Mocowanie do rejestracji, nie? Rozumiem, tuningowane rzeczy i tak dalej, jak najbardziej. Oczywiście, ale wszystko z głową, nie? No. Od razu z tego miejsca mówię, że dzięki za to, że jesteście tak odporni na nagrania, które ostatnio puszczam z Royal Enfieldem, nie tylko, że no bo kurczę, mówię Wam, nie będę miał okazji na pewno pojeździć tymi sprzętami, dlatego to puszczam. Więc dzięki Wam za to, że oglądacie, prawda? Wiadomo, łapek się tam wielce nie spodziewam, choć materiał by wyszedł całkiem, żeby to wszystko miało tak, jak było tak, jak trzeba. No ale niestety, nie ma łatwo. Od razu jak tu jestem, słuchajcie, myję łańcuch, to Wam powiem, jak ja to robię. Mianowicie, myję to, jak widzicie, naftą. I ta nafta, rozumiecie, jak umyję tą naftą, to później wszystko ścieram na sucho. Koło też trochę, bo chociaż jest, nie jest upierdolone, ale zawsze też myję. Później ścieram to na sucho szmatką i dopiero po chwili psikam smarem. A smar Wam powiem, jaki mam. Zaraz Wam pokażę. Mam taki teraz, to się nazywa karamba. I powiem Wam szczerze, że zajebisty. Coś w stylu S100. Cena podobna, ale naprawdę, kurwa, zero chlapania. No, więc wiecie, co zrobić w razie zgubienia rejestracji. To już jest moja druga rejestracja, którą zgubiłem, więc mam już wprawę z tym, nie? Dobra, słuchajcie. Jeszcze raz dzięki Wam wszystkim. Tu jak tego, takie coś się stanie, no to uważajcie, nie? Uważajcie na siebie, na to, co jak jeździcie i tak dalej, więc i dzięki Wam wszystkim jeszcze raz. No i do zobaczenia. Strzała.